Już chyba czas, już chyba pora. Na scenę wejść, mikrofon wziąć i stanąć w reflektorach. Oto słowa nowej, znakomitej piosenki naszej gwiazdy, która pokazała w niej swoje zupełnie nowe, nieznane możliwości wykonawcze. Dzień dobry, witam panią, telewizja to ja. Witam panią. Witam pani, również. Droga pani Krystyno, ja wielokrotnie pokazujący panią w różnych mediach, ale po raz pierwszy reprezentujący telewizję. Czy zechce nam pani poświęcić troszkę swojego czasu? Oczywiście, bardzo mi przyjemnie. Zapraszam do środka. Pójdźcie, kochani. Bardzo proszę, bardzo. Jesteśmy w obszernym salonie Krystyny Giżowskiej, gdzie zwykle wita swoich gości, pije kawę, ogląda telewizję. Pani Krystyno, czy sama pani urządzała ten salon i w ogóle cały swój dom? Urządzała to wielkie słowo. Wiele mebli pojawiło się tutaj, ja wiem, trochę przypadkiem. Niektóre ze staroci, jak to ja mówię, odkupiłam od znajomych. Często też niektóre meble po prostu lądowały w innym pomieszczeniu, a tutaj z kolei pojawiały się inne. To po prostu wydaje mi się, że w ogóle urządzanie domu, urządzanie mieszkania to tak jak ubieranie siebie troszeczkę, bo są okresy, kiedy człowiek dobrze się czuje, powiedzmy, poduchy, powiedzmy, w tym kolorze odpowiadają, a na przykład potem za ileś tam dni albo lat po prostu zmienia się. Tak jest i z domem. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w domu to jest to, żebyśmy się po prostu w nim dobrze czuli. Żebyśmy się nie męczyli, żeby nie męczyły nas te przedmioty. Wręcz odwrotnie, one mają nam służyć, mają nam sprawiać jakby, no, muszą być nam przyjazne. Nie może to być tak, że mebel sobie, my sobie, więc wydaje mi się, że ten dom, zresztą tak cały czas myślałam, żeby ten dom był bardzo funkcjonalny, nie przeładowany meblami i żeby był ciepły. Ciekawy jestem, jak długo pani go budowała i gdzie mieszkała w tym czasie, kiedy nie miała tego domu. Och, wynajmowaliśmy mieszkanie w Łodzi, maleńkie mieszkanko, jeden pokój z kuchenką. Natomiast budowało się wiele lat, jeszcze do dzisiaj wiele rzeczy trzeba byłoby chyba wykończyć, ale to tak zwykle bywa, że jeśli się tego nie zrobi na początku, to potem ta prowizorka bardzo długo niestety nas męczy. Ale cóż, myślę, że całe życie coś zmieniamy, więc będzie jej okazja wykończyć. Także jeszcze go kończymy. Czy ktoś pomaga pani w prowadzeniu tak dużego przecież domu? Tak. Mieszka z nami mama męża, teściowa. No i oczywiście od czasu do czasu przychodzi pani, która, no właśnie chyba słychać odkurzacz, która troszeczkę musi ten dom sprzątnąć, bo ja sobie niestety nie poradzę sama, bo jest tego rzeczywiście troszkę. Pani Krystyno, nie widzę tutaj żadnych zdjęć, pamiątek, trofeów festiwalowych. Słowem tego wszystkiego, co mówiłoby, że mieszka tu znana piosenkarka. Ma pan rację, rzeczywiście. Rzeczywiście. Poza Karolinką, która tak schowana w rogu tam na szafie stoi, na tej serwance stoi, to rzeczywiście nie ma, a jest tego trochę. Rzeczywiście jest parę takich trofeów, które wypadałoby wyeksponować. Chociaż te ściany to już rzeczywiście, no jest niemało obrazów. Ja kocham grafikę, kocham akwarele, pastele i rzeczywiście tak się troszeczkę tego nazbierało. No ale trzeba będzie pomyśleć. Dobrze, dobrze, dziękuję. W takim razie zapytam, jaką rolę w tym domu spełnia pani mąż i jak państwo oboje staracie się wychować swojego jedynego syna Marcinka? Mąż zajmuje się moimi sprawami zawodowymi, to znaczy jest moim menadżerem. Natomiast jak staramy się wychować syna tak, jak potrafimy najlepiej. Chcielibyśmy, żeby wyrósł na wspaniałego człowieka. Zresztą to jest chyba marzenie każdego rodzica. Mój mąż marzył o tym, że syn przejmie studio, że będzie interesował się muzyką. No jak dotąd nie wykazuje specjalnego zainteresowania, a bardziej interesuje go komputer i gry. Ale myślę, że jeszcze może się zdarzyć kiedyś w życiu taki moment, że rzeczywiście go zainteresuje się muzyką. Podobno to przychodzi z czasem, więc liczymy na to. Tak. W domu Krystyny Giżowskiej są także zwierzęta. Za chwilę pani Krystyna przedstawi tych
domownik. No, kochany, nasz pierwszy numer jeden tu w tym domu, nasz Kacperek, kot rasy Cornish Rex. Jest to kolanowiec pospolity, jak my go nazywamy. Uwielbia właśnie leżenie na kolanach i uwielbia pieszczoty, łaskotki. Moja mordeczka, kukona, moja mordeczka. Tak, w ogóle uwielbiamy go. Jest jeszcze bardzo młody, ma zaledwie 7 miesięcy, ale jest naprawdę bardzo inteligentny i bardzo mądry. Tak, jest jeszcze Pączek, kundel nasz kochany Znajda. Już jest u nas 4 lata. Mąż go przywiózł tak po prostu w ręce, był taki malusieńki. Spieraliśmy się co do jego rasy. Miał być podobno pinczerek, okazał się ogromny. Okazał się to po prostu nieco wyrośnięty klerek. Ale jest wyjątkowo kochany i sympatyczny. Pani Krystyna Giżowska jest jedyną kobietą w tym domowym towarzystwie. Tak. Jak pani się czuje w męskim towarzystwie, pani Krysiu? O, zauważył pan. No wie pan, rzeczywiście zbieg okoliczności, bo to jest kocurek. Pączek też jest mężczyzną. Tak. Syn, mąż, no nie, przepraszam, jest babcia. Jest nasza babcia, więc dwie kobietki. Ale ja preferuję panów tutaj właśnie w naszym domu. Są wspaniali mężczyźni. Nie bój się, ja ci się nie upiję. Nie będzie miał problemów takich dziś. Od dawna chcę żyć właśnie tak, jak żyję. To zresztą już niedługo parę dni. Co ty mi dasz, co ty mi pomóc możesz? Mów, kogo znasz i kogo zna ten ktoś. Nie bądź taki ryczny, mój śliczny, na uczucia przypadkiem nie liczmy. Także coś. Już chyba czas, już chyba przyszła pora. Mikrofon wziąć, o popatrz właśnie tak. Na scenę wyjść i stanąć w reflektora. Niech gapią się, a bo mi czego brak. Zapisz usług, popatrzę ludziom w oczy. Ogarną, lecz nie zrozumieją nic i będą się za kulisami tłoczyć i będą się o autografy bić. Od dawna wiem, to miejsce właśnie moje. Jak mało co się wie, o swoje więc mam prawo iść przebojem. Niech gorszą się, niech mówią o mnie źle. A co, a jak grać cnotkę dobrze w kinie, lecz w życiu się przegrywa taką grę. A co daję, to wiem, że nie tracę. A te inne, to może inaczej, raczej nie. Już chyba czas chyba już sam powiedz. Twój wielki dzień już dziś bym mogła mieć. Mam sum, mam głos i wszystko jest gotowe. Mam niezły strój i parę dobrych zdjęć. Jest 1000 lat na drugim końcu kabla. Mój ciepły szef
Rozniesie się jak krzyk. Już chyba czas, dość nisko chyba spadła, by wierzyć, że już osiągnęłam szczyt. Czy zauważyła pani, że nagle pojawiła się na naszym rynku luka w muzyce środka i teraz wchodzą na rynek z powrotem dawne gwiazdy, bo te nowe gwiazdki jakby się troszeczkę wypaliły i nie mają nic nowego do zaproponowania od siebie. Jak pani sądzi, pani Krystyna? Nareszcie. Ja uważam, że to była najgłupsza rzecz, jaka się wydarzyła w ostatnich latach. To właśnie to, że nagle przestano w ogóle zauważyć, że istnieje muzyka środka, że istnieje ten klasyczny pop. Na całym świecie jest to rodzaj muzyki, która ma największą ilość odbiorców, której słucha najwięcej ludzi i która przynosi największe korzyści finansowe, jeżeli chodzi o show biznes. U nas jakby tego w ogóle o tym zapomniano, ja się nawet dziwię. Poza tym ludzie, myślę tutaj o swojej generacji, w końcu my jeszcze nie jesteśmy aż tak starzy. Jeszcze istniejemy, jeszcze nagrywamy, koncertujemy, mamy swoją publiczność i dopóki tak będzie, to też również mamy coś do powiedzenia. Nagrywamy piosenki i jeżeli te piosenki się naprawdę spodobają publiczności, będą chcieli po prostu kupować płyty nasze, no to dlaczegoż mamy nie nagrywać i nie pracować, prawda? A tu nagle taki moment przed paru laty był, że jakby o nas się zupełnie zapomniało. Ja zresztą, dzięki Bogu, nie narzekałam na brak koncertów i to dzięki właściwie publiczności, która przychodziła na moje koncerty, jakby nie przestałam robić tego, co robię nadal. No właśnie, proszę Państwa, nadeszła najwyższa pora, żeby Krystyna Giżowska w pełni powróciła na nasz rynek. Tylko z jakim repertuarem, Pani Krystyna? Jak już powiedziałam, piosenki, które nagrywam, to piosenki też popowe, a więc repertuar będzie ogromny. Zresztą otrzymałam również propozycję od firmy fonograficznej, propozycję nagrania płyty tak zwanych coverów, tak się to teraz określa, więc piosenek z lat 60. wybrałam naprawdę dużo ciekawych piosenek, których nie spodziewałam się nawet znaleźć, bo okazały się naprawdę świetne, na przykład z repertuaru Ludmiły Jakubczak, między innymi zresztą i nie tylko. I cóż, repertuar będę miała ogromnie duży, poszerzę sobie również tymi piosenkami swój repertuar i myślę, że będę miała do zaoferowania publiczności różne piosenki. Wiem, że lubi pani swoją kuchnię, że znakomicie gotuje, ale ciekawi mnie, czy pani tutaj dopuszcza swojego męża. Naturalnie w kuchni i nie tylko. W domu panuje równouprawnienie. Nie ma jakichś takich prac, które wykonywałabym tylko i wyłącznie ja, a mąż na przykład nie dotykał. Tak samo jest w kuchni. A jeśli chodzi o męża, to tak. No, on jak każdy mężczyzna, a podobno mężczyźni lepiej gotują. Naprawdę ma parę takich wspaniałych potraw, z których nasz dom słynie. Należą do tych potraw skrzydełka z miodem oczywiście. One są specjalnie przyrządzane, wcześniej przygotowywane, zanim oczywiście się je upiecze. I
Chińszczyzna, za którą przepadamy wszyscy. Dowiedziałem się, że państwo lubicie prowadzić dom otwarty, że często gościcie tutaj gości. Chociażby z tego powodu, że mamy studio, przyjeżdża do nas mnóstwo przyjaciół, znajomych, korzysta z tego studia. A przy okazji, jeśli to przyjaciele i znajomi, no to wiadomo, spotykamy się tutaj najczęściej, w studiu nagrywamy, ale tu się później spotykamy. Coś dobrego zawsze się znajdzie, także przy okazji odnawiamy towarzyskie jakby zaległości. On jest topiony najpierw, robiony jak ciasto, ser żółty, właśnie z różnymi tymi. To bardzo skromny poczęstunek, tylko taki, żebyśmy po prostu nie musieli, no żebyśmy nie padli z głowy.